Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, witam Was na kanale Full Gameplay. Dzisiaj pomyślałem, że nagram odcinek specjalny na 100 subów. Chciałem Wam w ten sposób trochę podziękować. Myślałem o tym właśnie, co wykombinować, ale nie będę skakał do przeręblu, bo lodu jeszcze nie ma, jest za ciepło. Podpalić się też nie podpalę, więc będzie po prostu krótki film z UFC 3 A Dispute na PlayStation 3. W sposób, w jaki nagrywam, to po prostu aparat plus telewizor, jak widzicie. Nie mam niestety karty takiej właśnie Elgato, czy jak to się nazywa, do przechwytywania obrazu na komputer bezpośrednio, więc po prostu będzie tak, jak widzicie. Możecie słyszeć trochę szumu, ponieważ konsola no niestety ma swoje lata. Kupiłem ją raptem niecałe 3 tygodnie temu, a grę, nie wiem, z tydzień, półtorej tygodnia temu. Jednakże po prostu musiałbym zmienić pasty, nie mam niestety pieniędzy, żeby wysłać ją do serwisu, żeby to zrobić, a sam się trochę cykam pod IHS-em tam ogarnąć, no ale miesza z tym. Więc będzie dzisiaj UFC 3. Specem nie jestem, albo zagrać mogę oczywiście, dobra. Ja siadam już teraz i widzimy się w grze bez żadnych cięć i w ogóle. Podniem jakąś rundkę tutaj. Kurde, co tutaj wybrałem? Może takie coś, może tu. Jakiś taki poziom, to beginner to aż jest chyba zbyt łatwo. Są jeszcze takie poziomy, jednak ja wezmę chyba coś takiego na razie. Specem nie czuję się. Kogo by tu wziąć? Może tego Hendersona i przeciwnikiem będzie, nie wiem, może Sumer, nie wiem, dobra, spróbujemy tak. Na wszystkie pytania powiem tak, mam przerobioną konsolę, ponieważ chciałem mieć możliwość ustawienia wentylatorów, prędkości wentylatorów w konsoli, ponieważ czułem, że się mocno grzeje już jak dotykając samej konsoli, było tak normalnie cieplutko w jakimś piekarniku. Wcześniej ją wyczyściłem, ale nie zmieniłem tych past właśnie pod IHS-em, bo bałem się rozpruwać tego. Dobra, zobaczmy tutaj wstępniaczek. Oczywiście bardziej mi zależy na tym, żeby już tutaj zobaczyć to, aniżeli ten cały wstęp, bo to długo trwałoby po prostu. No zobaczymy sobie tutaj taki wstęp właśnie, chociażby. Możecie dać znać w komentarzu, czy podobał mi się taki sposób nagrywania. Jeżeli tak, to może jeszcze nagram któregoś razu jakiś odcinek z tej gry lub z czegoś innego. No ale dobra, już nie gadam. Zabierzmy się za walkę. Judo, no to fajnie. Dobra, zacznijmy. Boks to nie jest, ale w sumie nie mamy żadnego Fight Nighta, więc tak po prostu to wygląda, że gram w to na razie. That's it.
O kurde. No tak, w końcu judoka. Paluszkami go dotknąłem raptem. Ło, ale mnie sieknął. Jeszcze bateria mi się wyczerpuje, no masakra. No nie, pewnie mi zaraz jakieś wykręcanie zapoda. Dobra, wejdźmy stąd. O kurde. Jak nic, wykręcanie jakieś mi zapoda. No próbuję wyjść, ale nie idzie. Dobra, pierwsza runda za nami. Jakoś najlepiej nie było. No ale tym Hendersonem zbyt długo nie grałem. Raptem może, nie wiem, 4-5 rundek. Dobra, zobaczmy, jak to będzie dalej. No, powtóreczki z pierwszej rundy. Here's that first big one that landed. And here's that devastating counter-strike. That is world-class striking right there. And here's another tremendous blow that lands. No nic, druga runda. Ciekawe, jak to pójdzie. Jakoś mocno nie wierzę w siebie aż tak, że wygram, ale spróbować zawsze można. To mnie poskłada. Tak jak mówiłem, nie jestem spesem jeszcze w tym grę. No co ty, nie dasz się złapać. Daj się złapać. O ty. No. Może wywrócę go. O, twardzie. Mój jest chyba ten osłabiony. A jednak dało się to osłabić. Ale też jest osłabiony tym właśnie Henderson. Jeszcze się nie podda. No co za cwanie. Twardziel. Prawdziwy wojownik. Co za mała bestia. Walczy do końca. Nie poddaje się. Dobra. Dawaj, masz po kostkach.
Bardzo się trzyma. Skubanie. Dobra, może wywrócę jeszcze. Chyba nie. Dobra, trzeba sobie odpuścić. O kurde. O, ale dostałem kopa. No i druga runda. Masakra. Za nami. Jeszcze trzecia runda. Myślę, że w trzeciej rundzie się ta sprawa wyjaśni. Ale patrząc na to, jak gram, to raczej myślę, że on mnie rozwali. Raczej mnie dokończy w trzeciej rundzie. To jest właśnie ciekawe w tej grze, że wystarczy jeden cios, tak powiedzmy, znienacka jakoś tak, kurczę, i człowieka załatwi. No jak człowiek myśli, że już wygra, że już jest na wygranej pozycji, trafi się taki jeden cios i jest pozamiatany. On zaraz baterem się wpadzie w czerpie. Udało się. Jakim cudem. No nic, wygrałem. Kto by powiedział? No jak to wygląda? Zobaczcie sobie tę powtórkę. Ja wstanę. Całkiem ciekawy mecz, że tak powiem. Chociaż mecz to ciężko powiedzieć, bardziej ciekawa całkiem walka. Nie spodziewałem się do końca, że wygram. Myślałem bardziej, że w trzeciej rundzie mnie trafi właśnie raz i będzie po zawodach. A jednak się udało. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I tyle. Zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale. Będzie oczywiście wszystkiego więcej gier z PSP, w których właśnie tam testuję właśnie te gry na emulatorze na Windowsa. I też Final Fight 3 na PSP będzie. Kolejne odcinki już się nagrywają. Zapraszam jeszcze raz i do zobaczenia.